Ktoś mi kiedyś opowiadał taki wierszyk, ktoś mi mówił. Zapamiętałem go, ponieważ mi go opowiadał, jak byłem jeszcze bardzo młody. I mi się podobało to, że on się rymuje, bo rymy są takie miłe do zapamiętywania. Więc mówił taki wierszyk: Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprz pieprza. No właśnie, to trzeba ćwiczyć. Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz pieprza wieprzem Pietrze. Teraz było dobrze. No i tak sobie myślę, że tak mówił i niekoniecznie mówił słusznie, bo jak gdyby dochodzę do wniosku, że pieprzenie ma bardzo głęboki sens, nie pieprzem, nie seksualnie, ale pieprzenie w sensie mówienia. Można kogoś wyśmiać, można mu szpilę wsadzić, można go, że tak powiem, zawstydzić, mówiąc mu ten wierszyk. Nie pieprz Pietrze, Pietrze wieprza pieprzem, a przepieprz wieprza pieprzem Pietrze. Tylko tyle, że tak jak mówię, chcę sobie teraz popieprzyć trochę na temat, którym się właśnie ostatnio zająłem z inspiracji kolegi Bartosza. I muszę powiedzieć im, że mnie to uszczęśliwiło, że mnie po prostu to wciągnęło, pochłonęło, jak gdyby przypomniało stare czasy i pokazało, ile jeszcze zawsze cały czas są te same niedosięgnione obszary, których nigdy nie dosięgnę i których nigdy nie mogłem sięgnąć, mimo że zawsze je rozumiałem. W szkole uczono mnie takiego liczenia matematycznego, które polegało na tym, że układało się układ równań. To było bardzo wcześnie, bo to chyba nawet jeszcze w podstawówce, jeżeli nie w gimnazjum, zawsze się ciągnęły te układy równań, układy dwóch równań z dwiema niewiadomymi. I one mi zawsze no, pomagały zrozumieć wiele, wiele aspektów tego świata. I teraz, w momencie, kiedy się zająłem, czy zapaliłem, czy zainteresowałem problemem, też uczonym, ale jak gdyby nie było wiadomo po co uczonym, problemem wyznacznika, to wróciłem do nauki tego, jak się rozwiązuje układy równań za pomocą wyznacznika. To jest, jak zobaczyłem teraz na YouTubie i z przyjemnością obejrzałem filmik Rozwiązywanie układu równań metodą Kramera. Tak to bardzo dużo mi wytłumaczył ten filmik. Naprawdę dobrze pozwala zrozumieć, jak niezwykle łatwo rozwiązuje się układy równań za pomocą metody Kramera, czyli za pomocą wyznaczników. Wyznacznika głównego i wyznaczników tych pomocniczych, czy nie wiem, jak one nam się nazywały. W każdym razie, no, gdybym mógł tak sobie popisać, policzyć, napisać wyznacznik układu równań, bo układ dwóch równań to wszystko fajnie, tylko tyle, że wyznacznik dla dwóch równań to jest wyznacznik drugiego stopnia. Natomiast wyznacznik dla trzech równań to jest wyznacznik trzeciego stopnia, a wyznacznik dla czterech równań to będzie wyznacznik czwartego stopnia, więc liczenia tyle, że nikt nie ma na to czasu i jak gdyby nawet przy użyciu komputerów, to nie wiem, czy są takie programy komputerowe, które liczą takie, pewnie można znaleźć, pewnie to będę szukał, które liczą układy równań czterech zmiennych czterema niewiadomymi za pomocą wyznaczników. To jest właśnie interesujący dla mnie temat teraz. Czy można policzyć układ czterech równań z czterema niewiadomymi za pomocą
wyznaczników za pomocą metodą Krabera. Bo to jak gdyby, żeby nie mówić, jak na czym polega metoda wyznaczników, no to można powiedzieć, że to jest metoda Kramera, akurat ta, o której mówię. Pewnie wyznaczniki przydają się już również na inne sposoby. Ale co będzie z czwartym stopniem? No, różnie można to zastosować, bo trzy wymiary przestrzenne, czwarty czas. I można spróbować się liczyć dylatacje wszystkie przestrzenne i czasowe Einsteina z tą metodą, jeżeli uda się liczyć, tak jak mówiłem, dla czwartego stopnia. No i to będę teraz szukał, myślał i jak gdyby wchłaniał w siebie metodę wyznacznika, bo jak gdyby co to jest wyznacznik? To jest taka pierwsza podstawowa nauka, że wyznacznik ma wiele stopni, czy stopni, czy stopniów, jak tam kto chce. Natomiast chodzi o to, że podstawową sprawą dla wyznacznika to jest ten wzór definicyjny. I już, żeby tutaj nie pieprzyć za dużo tych opisów, to po prostu jest to liczba przyporządkowana macierzy w taki sposób, że dla każdej macierzy można wyznaczyć podmacierze. Czyli takie macierze, które podlegają na skreśleniu jednego wiersza i jednej kolumny. No, jeżeli mamy macierz czwartego stopnia, czyli 4 na 4, to możemy skreślić jedną kolumnę i jeden wiersz i będziemy mieli 3 na 3. I teraz, jeżeli zrobimy takie wyrażenie jak wyznacznik powiedzmy niższego stopnia, czyli na 2 na 2 na 2, 2 na 2, wyznacznik, to znaczy wyznacznik niższego stopnia to łatwo, bo na krzyż się odejmuje, czyli A1 1 razy A2 2 minus A1 2 razy A2 1. Natomiast jeżeli dla tego wyznacznika pomnożymy go teraz przez liczbę z trzeciego rzędu, czyli jeżeli rozwiniemy ten wyznacznik drugiego rzędu, jeżeli go rozwiniemy, tą macierz na trzeci stopień, to będzie tak, że to minus 1 do potęgi i j to utworzy macierz taką 1 minus 1, 1 minus 1, bo albo 1 razy 1 jest 1, albo 1 razy minus 1 jest minus 1. Czyli minus 1 do pierwszej to jest minus 1, minus 1 do drugiej to jest 1, minus 1 do trzeciej jest minus 1, minus 1 do czwartej jest 1, minus 1 do piątej, no już nieważne, do czwartej w każdym razie. Mamy teraz 4 razy minus 1, różne 4, różne potęgi tej minus 1. Teraz w zależności od elementu, od wyrazu tej macierzy 4 na 4 będziemy elementy brali A i J, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty z czterech wierszy i pomnożymy przez odpowiadający mu tą minus 1 do potęgi 1 do potęgi i plus j, czyli rząd plus kolumna, no to trzeba by taki rozpisać dla macierzy 4 na 4 te jedynki i minus jedynki powstawiać. Wtedy mielibyśmy tą macierz tych współczynników i dla każdego z tych współczynników można wyznaczyć ten wyznacznik trzeciego rzędu
i to zrobić w drugiej macierzy, a potem mnożyć tylko jedno przez drugie. Tak, no właśnie chciałbym tak sobie porysować, popisać, policzyć. No niby umiem programować, niby mam jakieś narzędzia. Cały czas wszystko jest niby, 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 niby. Dlatego, że nie mam nic, bo nie mam rąku, bo nie mam. Tak, po prostu mam ręce, ale nie mam odpowiedniej dozy funduszy. No bo tak naprawdę to gdyby mi podwyższono rentę o 200 zł tak celowo, w jakimś celu, to powiedzmy podwyższymy ci rentę o 200 zł pod warunkiem, że użyjesz tej podwyżki na informatykę czy na internet. To w tym momencie za te 200 zł kupiłbym sobie, czy tam może nie za 200, ale na ileś tam miesięcy kupiłbym sobie abonament przede wszystkim w jakimś antywirusie, a po drugie w Zoho, w arkuszu kalkulacyjnym Zoho. Bo tam można by sobie powstawiać to po prostu w komórki arkusza kalkulacyjnego i wszystko byłoby ładnie, a jeżeli za darmo próbuję ciągnąć, to nic nie działa po prostu. No i niestety właśnie tak to jest, że jak się ma rentę, to się już nie ma nic, bo się tą rentę oddaje tym, którzy z tej renty żyją. Samemu się żyje z tego, co dadzą do jedzenia ci, którzy żyją. Tak się kończą marzenia o życiu.